Dzień dobry. Dzisiaj powiem Wam o tym, bo ja takie niezależne badania socjologiczne, statystyczne przeprowadzam, żebyście wiedzieli idiotyzmy, jakie ludzie mają powypisywane na podkoszulkach. Nie, bo ja tak sobie chodzę po mieście i tak sobie czytam mijające mi po drodze podkoszulki, a? A tam takie idiotyzmy, że głowa mała, a ręce opadają. Załam totalny. No i z tych niezależnych badań statystycznych takie nasunęły mi się dwa wnioski. To znaczy ludzie dzielą się na dwie kategorie ludzi. Tych, którzy są za i tych, którzy są za, a nawet przeciw. Ale to znacie, nie? Nie, to znaczy nie, tak na poważnie. Ludzie się dzielą na dwie kategorie ludzi. Tych, co noszą podkoszulki z napisami, tych, co noszą podkoszulki bez napisów, a? Tu myślę, że logiczne i ten wniosek nikogo nie szokuje. Ale ta pierwsza podgrupa ludzi, którzy noszą podkoszulki z napisami, dzieli się znowu na dwie kategorie. Tych, którzy zupełnie nie czytają tego, co na siebie nakładają na podkoszulku. No bo jak to inaczej wytłumaczyć? Welcome to Mars. Witamy na Marsie. Co on z Marsa się urwał? Albo think yellow, a? Myśl na żółto. Nie, albo, i to jest ta druga grupa, tacy, którzy dokładnie czytają to, co na siebie nakładają i nawet się tym szczycą, że mają takie poczucie humoru, a tam takie kwiatki. No i taka, żeby tak trochę takich kwiatków Wam przytoczyć. Babeczka zdesperowana. Podkoszulek z napisem Singela. Gdzie się podziała ta legendarna kobieca gadatliwość, ten romantyzm? Nie szuka tej swojej drugiej połówki, a tu same robaczywki, nie? Ale szuka dalej, nie? A wiecie, jaki ja ten podkoszulek widziałam, w jakim rozmiarze, w jakich gabarytach? A w takich, że żaden Abercrombie & Fitch takich nie produkują, nie, bo oni sobie nie chcą grupy docelowej rozszerzać. A podkoszulek był taki w rozmiarze takim ekstra, mega, super, mega large. Taki to był rozmiar. No i dobrze, no ja się nie czepiam, nie, ja po prostu żartuję, no. Bo ja żartuję, bo ja recydywistka jestem, to nie pierwszy raz żartuję, żeby jakby ktoś się nie połapał, bo później dostaję po łapach, a że czepialska jestem. Nie, no ja żartuję, no ludzie, na żartach się nie znacie. To jest super sprawa, takie podkoszulki w giga, mega rozmiarach, a wiecie co? Takie podkoszulki to można by sprzedawać w pakiecie z geolokalizacją, taki koszulkowy Tinder, Mythic, mega pomysł na biznes, a? Bo każda zmora ma swojego amatora. Podkoszulki łączą ludzi. Podkoszulek w rozmiarze XXXXL, mega large, zlokalizowany w sektorze 5. Poinformować inne podkoszulki w podobnych rozmiarach. Podkoszulki mają moc, łączą ludzi, żeby się nikt nie pytał, jak oni razem to robią. Nie, raczej ludzie będą się pytać, jak oni się odnaleźli, że inaczej to ze świecą by szukać. Wszystko przez ten podkoszulek, a? Inny podkoszulek, a z taką odrobiną pikanterii na babeczce. Lata po mieście w podkoszulku z napisem room service. W centrum miasta room service dostawą do pokoju. Zdesperowana, ale prosto konkretnie do celu, ale z taką odrobiną pikanterii działającą na wyobraźnię. A nie, bo są takie, co tam idą po najmniejszej linii oporu. Easy, łatwa, że niby ona jest łatwa, prosto, konkretnie i do celu. No, ale nie, są też takie zdesperowane, ale skuteczne. I tutaj taki podkoszulek na facecie widziałam, a? Nie na niej, ale ona go wyraźnie wbiła w ten podkoszulek, a? Podkoszulek z napisem Sorry girls, I'm taken. Sorry laseczki, jestem zajęty. A podkoszulek był na facecie, a facet takie byczysko. Jakie fajnie jest nagrywać wideo, bo tu wreszcie mogę pokazać, a? Pokazać taka, wiecie, no facet jest taki, że tutaj to ma dwa takie mózgi rozrośnięte, a tutaj ma taki jeden mięsień, a? Nie wiadomo po co i na co i dlaczego, no ale nie, ja się nie czepiam, nie.
Ja żartuję, a to jest różnica. No, facet taki, jak to mówią Francuzi, szafa trzydrzwiowa z lustrami. Nie wiem, dlaczego oni te lustra dorzucają, ale to się po francusku nazywa l'armoire glace. No, ale to, co jest najrozkoszniejsze w tej całej scence rodzajowej, faceta, taka szafa trzydrzwiowa, 2 metry, przynajmniej, nie wiem ile kilogramów żywej wagi, ale dużo, tona przynajmniej. No, a u jego ramienia tak rozkosznie dędająca, malusieńka, subtelna blondynka, 1,50 m w kapeluszu, a ona bez kapelusza. Więc teraz wyobraźcie sobie, a nie pytajcie się, jak oni razem to robią, a? Nie, bo to niesmaczne. Nie, raczej zapytajcie się, jak ona wbiła faceta w taki podkoszulek, żeby wszyscy wiedzieli, nie? Że zabukowany, booking.com, zabukowany do grobowej deski. Nie, jeszcze może nie wbiła mu tej obrączki na palce, to jest kwestia czasu. Nie, zabukowany na amen, amen, przepadł, jak amen w pacierzu. On też może być zdesperowany, a? Widziałam na mieście taki podkoszulek na facecie zdesperowanym. Oddaj mi przysługa, stop talking, przestań gadać. Babeczka tyle gada, że on już po prostu nie dopuszcza go do głosu, więc on tu napisał sobie na podkoszulku, przestań gadać, a? Nie no, są tacy, co chodzą po mieście z podkoszulkami z napisem help, help, pomocy. Podkoszulki krzyczące, wołające o pomoc, a? A ludzie już tego nie widzą, a? Znieczulica totalna, No dokładnie, dokładnie, tak, taka. Tylko ja widzę i wynotowuję. No, ale są takie babeczki zdesperowane, skuteczne i tak fajnie to potrafią razem zebrać do kupy. Znacie taką disneyowską bajkę Beauty and the Beast? Piękna i bestia, nie, bo to ona jest piękna, on jest bestia. Znaczy ona jest bestia, a taka bestia kupiła te podkoszulki razem, a wcisnęła go w jeden, ten z napisem Beast, The Beast, bestia, ona, że niby jest piękna i tak sobie chodzą razem, a i wszyscy patrzą, jaka bajkowa, romantyczna para. Ale mój ulubiony podkoszulek to jest taki z napisem Power to the girls, tak, moc, siła, władza w ręce kobiet, cała władza w ręce ludu pracującego, tak, bo my jesteśmy ten lud pracujący, prasujący, piorący, zamiatający, gotujący, tak, a cała władza w ręce ludu, jak to kiedyś na trybunie było napisane, ludowej, a? A i tego się trzymamy, tak, babeczki, ale w podkoszulkach jest moc i to jest super sprawa i dlatego ja kocham podkoszulki, ale na dzisiaj to starczy tego rozentuzjazmowania się. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia!